Znajdujemy się w amfiteatrze w Parku Miejskim w Lublińcu, gdzie już w ostatni weekend maja odbędą się Dni Lublińca, czyli najważniejsza i największa miejska impreza. Myślę, że ta impreza z roku na rok jest bardzo ciekawa i dbamy o to, żeby była ciekawa, zapraszając co roku inne gwiazdy. W ubiegłym roku gościliśmy tutaj grupę Afromental, grupę Kombi, był też wieczór kabaretowy z takimi topowymi, można powiedzieć, kabaretami, gdzie wystąpił kabaret pod Wyrwij Groszem, Koń Polski i Joanna Bartel. W tym roku wystąpią u nas tacy artyści jak Sylwia Grzeszczak i Liber, to będzie w piątek. W sobotę będziemy gościć Marcina Wyrostka wraz z zespołem. Przed jego występem wystąpią również artyści z Japonii. Wszystkich na koniec rozbawi kabaret Rak, żebyśmy w dobrych humorach mogli iść na dyskotekę. W niedzielę gwiazdą wieczoru jest Andrzej Piaseczny. Także myślę, że te gwiazdy, które zapraszamy, gwarantują też to, że impreza będzie udana. Mam nadzieję, że będzie się podobała i że ściągnie duże grono mieszkańców Lublińca i okolic. Idea w ogóle całej imprezy polega na tym, żeby każdy znalazł w programie coś dla siebie. Piątek jest takim dniem młodzieżowym i tutaj staramy się, żeby ten repertuar był dostosowany bardziej dla młodzieży. No i dyskoteki, które są i w piątek, i w sobotę, to też jest, myślę, propozycja dla młodych osób. Jeżeli chodzi o dzieci, to zapraszam bardzo serdecznie na przedstawienie, które będzie już o 15 w niedzielę. Będzie to przedstawienie, które przygotowała mała grupa teatralna z Domu Kultury. Bardzo piękne, z pięknymi strojami. To przedstawienie miało już swoją premierę. Byłam na niej i było naprawdę bardzo, bardzo wesołe i fajne. Myślę, że warte zobaczenia. Później będą występy naszych laureatów konkursów Lublinieckiej Wiosny Kulturalnej i w ogóle lublinieckiej młodzieży, bo staramy się również, żeby pokazać młodych, zdolnych ludzi w Lublińcu. Tutaj akurat ci, którzy mogą się zaprezentować na scenie, w większości będą mieli na to szansę, bo zapraszamy nie tylko dzieci, uzdolnioną młodzież, która uczęszcza na zajęcia w Miejskim Domu Kultury, czy to wokalne, czy taneczne, ale również będzie u nas gościła na przykład szkoła Yamaha, czy Państwowa Szkoła Muzyczna, która przygotowała specjalny konkurs. Warty też zobaczenia i warto na nim być. Zapraszam serdecznie do amfiteatru na Dni Lublińca w ostatni weekend maja.